Hej, wakacje, Hiszpania, gorąco. Chciałabym Wam pokazać przepiękne tereny, a poza tym podzielić się z Wami informacją na temat wody. To, że należy ją pić, wszyscy już wiemy, ale co się dzieje, dlaczego ta woda zostaje w nas i pojawiają się nam obrzęki. Pijemy jej zdecydowanie za mało. Bardzo często wiele osób zaczyna pić wodę w momencie, kiedy chce nam się pić. Uwaga, wtedy już jest za późno, organizm już jest odwodniony. Taka buteleczka wody powinna nam towarzyszyć bezustannie. Pamiętajcie, 30 ml na kilogram masy ciała powinniśmy wypijać. Natomiast jeżeli jest taki upał, zobaczcie, nie ma ani jednej chmurki, 35 stopni pokazuje termometr, powinniśmy pić ją właściwie cały czas. Woda zatrzymuje się w organizmie z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że organizm broni się, że jest jej za mało i wydziela ją pozakomórkowo. My czujemy się obrzęknięci, waga nam skacze do góry, do tego brak aktywności, zła dieta, przetworzone żywności, słodycze, napoje gazowane przyczyniają się, że ta obrona jest zmożona. Jak sobie pomóc w momencie, kiedy rano wstajemy, bądź w ciągu dnia pierścionka nie możemy ściągnąć z ręki, bądź nasze łydki są po prostu obrzmiałe? Zwiększamy picie wody. Dwa. Zwiększamy aktywność fizyczną, nawet jak jest tak gorąco, troszeczkę spacerujemy, aby pompa mięśniowa pomogła układu limfatycznemu pozbyć się też produktów przemiany materii. Następnie jemy owoce i warzywa wspomagające nasz układ moczowy, typu ogórki, truskawki, maliny. Są to owoce moczopędne. Następnie możemy się też wspomóc zimną herbatką z pokrzywy bądź z żurawiny, czy z mniszka lekarskiego, czy z opuncji figowej. Są to herbaty, które także wspomagają nasz układ moczowy i łatwiej nam jest pozbyć się tej nagromadzonej wody w organizmie. Następnie pamiętajmy o prawidłowym odżywianiu. Nie zapomnijmy o spożywaniu minerałów, soli mineralnych, a także prawidłowej ilości białka w postaci ryb, drobiu, 0,8 g na kilogram masy ciała. Jeżeli jesteśmy sportowcami, amatorami, to 2 g na kilogram masy ciała, bo brak białka także powoduje, przyczynia się do odkładania wody. Nie jemy słodyczy, unikamy napojów gazowanych. No i moi drodzy, czas na łyk wody. Niegazowanej. Miłego dnia.